Hej, siemano ludzie, sobie z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, a na samym początku chciałem pozdrowić mojego widza Dawida, także pozdrawiam cię serdecznie i życzę ci miłego dnia. Dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zrobię sobie pojedynek na boksy, pojedynek Panini kontra Tops. Wyciągnąłem sobie z jednego i z drugiego boksa po 10 saszetek, no i zobaczymy, gdzie wpadną fajniejsze karty. Możecie napisać w komentarzu, która kolekcja bardziej wam się podoba. Tutaj mamy Match Attacks Extra Champions League, no i oczywiście Euro 2020. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj po 10 saszetek, no i zobaczymy, gdzie wpadną fajniejsze karty. Jeszcze chciałem sobie tylko tutaj coś sprawdzić, czy tutaj można było trafić w tych saszetkach limitkę. No, z tego co widzę, powinna być. Więc dobra, lecimy, zobaczymy, czy tutaj wpadnie karta RAR, więc jedziemy z pierwszą saszetką z Euro 2020. No i co my tutaj mamy? I mamy pierwszą kartę Cazorle, oczywiście z Hiszpanii. Jest to karta Fans Favorite. No i mamy tutaj kapitana, oczywiście Harry Kane z Anglii. I mamy jeszcze jedną, trzecią kartę specjalną, Wojciech Szczęsny. No to ładnie mi się trafiło. W jednej saszetce były trzy karty specjalne. 5, 6, 7, 8. Dobra. Także no, na sam początek trzy karty specjalne, no elegancko. Wiadomo, że tutaj w tych saszetkach jest tylko 6 kart, no ale nieważne, weźmiemy pod uwagę tylko i wyłącznie karty specjalne. Dobra, tu mamy coś pomieszane, tu będzie ktoś z Barcelony, no i mamy tutaj bazówkę, kolejna Valverde, tutaj mamy Müllera, Felixa, Olmo i na samym końcu no, shootout, superstar, Ter Stegen z Barcelony. Dobra, lecimy z kolejną saszetką z Euro. No i mamy tutaj jedenastkę z Walii. Tutaj mamy Fans Favorite. I znowu trzy karty specjalne. Czy tu były trzy, czy były dwie? Bo już nie pamiętam. Pickford. No i tutaj już same bazówki, jeszcze tutaj Zieliński wyleciał. Lećmy z saszetką tutaj z Champions League. Mamy tutaj między innymi Messiego. Już niedługo będzie ekipa lewego, będzie otwieranie paczek. No i mogę wam zdradzić, że wpadła ikona. Jaka? No to się przekonacie już niedługo. Dobra, lećmy tutaj z Champions League. I zobaczymy, Cristiano Ronaldo, szkoda, że nie świecący, w ogóle wygląda jakby był w dresie. A na karcie specjalnej mamy Mbappé, Man of the Match. Kolejna saszetka z Euro, czekaj, czy wpadnie rarka. Starałem się tak mniej więcej ze środka wyciągnąć te saszetki. Tutaj mamy Ukrainę, dalej mamy jedenastkę z Polski. I jeszcze jedna Goal Machine, no i tutaj jeszcze Mbappé na zwykłej i bazóweczki. No mi brakuje trzech kart, ale z tego co widzę, to jeszcze ani jedna mi nie wpadła brakująca. Między innymi jedna rarka, numer 5. Może akurat uda mi się wyciągnąć z tych dwóch boksów, które mam. No tu już widziałem, że będzie, o proszę bardzo, mamy Milika. Jest Milik i tu już widziałem, że będzie karta chyba Klub 100. Tu mamy jeszcze Griezmana i tutaj Liverpool, mamy Arnolda na karcie Klub 100. Mi się bardzo podoba ta edycja z Champions League. Dobrze, zobaczmy co będzie tutaj. Tu jest coś odwrócone tak dziwnie, więc może coś fajnego będzie. Mamy tutaj Alabę na początek, o piątek, Griezmann, tutaj mamy Austrię, jeszcze Kopenhagę, tutaj mamy Republic of Ireland specjalna i tutaj jest Szymański.
Szymańskie, oczywiście reprezentacja Polski. Dobrze, lećmy teraz z Champions League. I tutaj już wiadomo, że będzie ktoś z Barcelony. I zaraz zobaczymy, kto tutaj jeszcze będzie. Tej edycji no jeszcze sporo mi brakuje. O, Sergio Ramos, elegancko. Insigne. I tutaj mamy Piqué, man of the match. No dobra, polujemy tutaj na rarkę brakującą. Mamy tutaj na początek kapitana Włochy. I tutaj mamy jeszcze zawodnika z Belgii na karcie Defensive Rock. No i tutaj już oczywiście standardowo bazówki. Napiszcie w komentarzu, jak Wam idzie euro. Czy zbieracie, czy nie. Ile Wam brakuje. No nie licząc limitek, no to brakuje mi 3 karty. I tutaj mamy znowu kogoś z Liverpoolu. Zaraz się przekonamy, kto to będzie. O, Akanji, jeden z ekipy lewego, wpada mi tutaj. Davies, również z ekipy lewego, chociaż mało gra. I tutaj Liverpool, obrońca. No i oczywiście Van Dijk na karcie Defensive Rock. No te karty są naprawdę bardzo ładne. No i czy wpadnie tutaj rarka, czy nie? Zaraz się przekonamy. Mamy Vidę na fansie, tutaj mamy kapitana, jest odwrócona, więc coś mi się wydaje, że tu będzie chyba, a już widzę, że obrońca, coś mi się wydaje, że tutaj będzie chyba karta rar, o ile się nie mylę. Tu mam jeszcze Krychowiaka, no nie, pomyliłem się, jest to karta multiple z Francji, ale tam chyba nie było obrońcy. Już nie pamiętam. Tutaj będzie ktoś z Ajaxu. I mamy tutaj Depaya na początek. Lorisa. Gomez. Ja właśnie w momencie, kiedy nagrywam Wam ten odcinek. Onana, man of the match. Gram sobie w FIFA. No, bo będę robił dla Was odcinek już niedługo. Prawdopodobnie jak się uda, to myślę, że w poniedziałek wleci odcinek. Zobaczymy. No dobra, tu jakoś tak dziwnie mi pomieszali. Tu mamy Rakiticia, Poulsen, Moutinho, Sissoko i uwaga, dwie karty specjalne. Tutaj mamy Felixa, Wonderkid i Kosowo. 11 z Kosowa. Dobrze, tutaj mamy m.in. Van Dijka i Sona. I tutaj mamy znowu kogoś z Liverpoolu, będzie to napastnik, czy będzie to Salah? Zaraz zobaczymy. O, Superstar Striker, Superstar Striker, Rising Star, Hakimi oczywiście z ekipy lewego, Neymar. I tutaj mamy Kodzik, a z Liverpoolu wpada no nie kto inny jak, o proszę bardzo, i to jeszcze limitka. Wpadła mi limitka z Salaha, no to pięknie. Ładny strzał. Tu by się przydało, żeby wpadła karta rar. Czy tak będzie? Zaraz się przekonamy. Znowu jakoś dziwnie pokręcane, ale dobra, nie będziemy się w to bawić. Tutaj mamy 11 z Danii. Tutaj mamy Tufana na fansie. I znowu Belk na karcie All Around Player. No to chyba tutaj nie będzie, coś mi się wydaje. Rarki, ale jeszcze dwie saszetki tutaj mamy. Dobrze, zobaczmy, kogo trafię teraz tutaj w topsie. Wiadomo, że będzie napastnik z PSG. Może zrobimy... Czemu to tak się zrobiło dziwnie? Mamy tutaj kartę Action, Aguero, Thomas, Jimenez. Tutaj mamy Club Hero Benzema. No i mamy tutaj Man of the Match. I pięknie, Neymar na karcie Klub 100, elegancko. Dobrze, przedostatnia saszetka z Euro. No i czy będzie karta rar, czy nie będzie. Mamy tutaj kapitana ze Szwajcarii,
Tutaj mamy Francję, jest coś odwróconego, no to zobaczymy. Przeważnie jak jest karta RAR, to jest odwrócona. Tu mamy Rakitic i uwaga, napastnik. No nie, jest to karta multiple oczywiście z reprezentacji Niemiec. Dobra, tu mamy Zagrzeb. Zaraz zobaczymy, kto tutaj będzie. Superstar Striker Poulsen. O, Lee. Messi, rekord holder. Tu jest Kodzik. A tu mamy kartę Hattrick Hero. Orsic na karcie Hero. No i ostatnia saszetka z Euro. I co tu będzie? Tak dziwnie obrócone, no ale dobra. Maszyna trochę tutaj szalała i zaraz zobaczymy, kogo mi tutaj wrzuciła. Mamy tutaj 11 i tutaj mamy Islandię. No i dobra, słuchajcie, ostatnia saszetka, która jest jakaś taka, wydaje się, grubsza. Dobra, kodzik na bok. Czy tu jest 6 kart? Zaraz zobaczymy. Mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą. Nie, no dobrze, jest 6. I tutaj będzie z Napoli napastnik Insigne. Insigne na karcie Super Boss. Bost. Także tak to wygląda. No tutaj nie udało się trafić karty RAR. A tutaj wleciały karty Klub 100 i oczywiście limitka z Salaha z Liverpoolu. Napiszcie w komentarzu, która kolekcja bardziej Wam się podoba, no i która wygrała w tym pojedynku. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz pozdrowienia dla Ciebie, Dawidzie. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.